Cześć, witajcie. Dzisiaj Volkswagen ID7 zapraszam. Prezentowany egzemplarz to nowy samochód z rodziny ID Volkswagena, tym razem siódemka. Jest to duży samochód. Odnosząc się do samochodów spalinowych, jest to samochód większy aniżeli Passat. 286 koni, 77 kWh bateria trakcyjna. Samochód, myślę, stylistycznie stonowany, ale jednocześnie bardzo urodziwy. No i z racji tego, że jest to pojazd elektryczny, mam pytanie do Was, napiszcie w komentarzu, czy to jest przyszłość motoryzacji Waszym zdaniem, czy jednak to jest samochód, który będzie równolegle jeździł z pojazdami spalinowymi. Prezentowany egzemplarz jeździ na 20-kach, Bridgestone, rozmiar ogumienia 235-45, wzór alufelg to Montreal, są to felgi występujące w opcji. Ilość miejsca we wnętrzu jest naprawdę imponująca. Przepraszam, że nawiążę do Passata. Robiąc recenzję Passata, nawiązywałem do Superba. Miało to miejsce kilkanaście dni, jedno po drugim. W tej chwili znów kilka dni po Passacie robimy ID7. No te samochody są od jednego producenta. Różnią się od siebie napędami. Jeden spalinowy, drugi elektryczny, ale od czasu do czasu nawiążę do Passata. Kierownica mocno podobna. Trójramienna, nieco inny układ przycisków od wielofunkcyjności, ale jest to mocno podobne. Tablet centralny jest nieco większy aniżeli w Passacie, ale jeśli chodzi o jego układ i grafikę, to jest ona praktycznie identyczna jak w Passacie. Fotele również ErgoActive, świetne, wygodne, w pełni elektrycznie sterowane. W Passacie, pamiętacie, regulacja wzdłużna była mechaniczna, a w ID wszystko elektryczne. Samochód elektryczny, no to wszystkie funkcje regulacji fotela również elektryczne, to taki oczywiście żart. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach ułatwia zajęcie ergonomicznej pozycji. Fotele wentylowane. W tej chwili jest mi tak zimno w 4 litery, że muszę tę funkcję wyłączyć. Bardzo mnie to chłodzi w tyłek. Oczywiście dzisiaj się to przydaje, bo jest na zewnątrz gorąco, no ale bez przesady. Dosłownie czuję się, jakbym sobie usiadł w cieniu na miękkim i zimnym kamieniu, a nie o to przecież chodzi. Także reasumując, w każdej płaszczyźnie mnóstwo miejsca i możliwość regulacji zarówno kolumny kierownicy, jak i fotela ułatwi zajęcie wygodnej pozycji, myślę, każdemu. W drugim rzędzie to niemalże salon. Świetne wykonanie, świetne materiały i gigantyczna ilość miejsca. Na wysokości głowy jest tak w sam raz dla mnie, to nieco mniej niż w Passacie. Jeśli chodzi o miejsce na stopy, tak jak w Passacie, bez problemu. No i na wysokości kolan również spory zapas. Czy mogę siedzieć na środku? Oczywiście, że mogę usiąść na środku, ale wtedy już delikatnie łysiną szoruję o podsufitkę. Cztery lampeczki LED-owe, tak samo jak w Superbie i Passacie. To jest takie pewnie nawiązanie rodzinne, unifikacja made by Volkswagen. Trzecia strefa klimy, podgrzewane zewnętrzne miejsca na kanapie tylnej, dwa gnazda USB typu C, dwie kratki nawiewów, czyli jest wszystko tak, jak być powinno. Brak tunelu środkowego. ISOFIX-y, podłokietnik, dwa uchwyty na kubki. Pamiętacie, jak to było w Passacie? Tam sobie zatrzeszczało. Tu absolutnie nie trzeszczy, więc myślę, że to była przypadłość tego konkretnego egzemplarza Passata. Przebicie na długie przedmioty. Wszystko jest tak, jak być powinno. Materiały wyśmienite. Boczek drzwi przednich, materiały świetnej jakości. Nawet w tym miejscu bym powiedział, że jest lepiej niż w Passacie. To wszystko świetnie wykonane i spasowane. Piano Black, którego osobiście nie lubię w tym miejscu. Tutaj taki niebieski dekor biegnący w poprzek boczka. I to ładnie jest przeszyte. Z tyłu, podobnie jak z przodu, wszystko wykonane znakomicie. Kieszeń w drzwiach nieco mniejsza aniżeli ta z przodu. I ten filc to nie jest taki tani filc, tylko to jest taki filc dobrej jakości. W tym egzemplarzu wielogłośnikowy Harman Kardon, dokładnie 12-głośnikowy, jest to płatna opcja. Kufer 532 litry, choć optycznie wydaje się większy, sztywna półka i nie jest to tania półka, a półka dobrej jakości. Dlaczego o tym mówię? Bo coraz częściej we współczesnych samochodach zamiast sztywnej, porządnej półki, tak jak to miało miejsce od zarania dziejów, montują tutaj jakąś siateczkę. To jest żenada. W tym samochodzie nie ma żenady, świetna, sztywna półka, tak jak to miało miejsce zawsze kiedyś tam w motoryzacji. Dwie lampeczki LED-owe po bokach, możliwość składania oparć stojąc z tyłu, solidne haczyki. W tym miejscu trójkąt, tutaj lampka LED-owa, tutaj haczyk, tutaj drobna półeczka. Podwójna podłoga i znów w tym miejscu elegancka półka. Tutaj taka półka pod pierwszą podłogą, a w tym miejscu schowek, w którym mieszczą się kable do ładowania. Klapa otwierana i zamykana elektrycznie. Spójrzmy pod maskę. Nie ma tutaj ani TDI, ani TSI. Przecież to jest ID, a więc silnik elektryczny. Powtórzę się, ale dodam, że ma 286 koni, a maksymalny moment obrotowy, jak to w elektryku, gigantyczny, dostępny cały czas, 545 Nm. Znów nawiążę do Passata. Tam wiecie, co było, a widać, co jest tutaj, a ten samochód jest podobno bardziej szlachetny i wyżej pozycjonowany. Drzwi zamykają się z takim eleganckim klikiem, zarówno z przodu, jak i z tyłu.
To jest taki dobry dźwięk, taki dźwięk lubię. Nie świadczy to o tym, że coś tu jest tanio wykonane. Wręcz przeciwnie, zamykają się w takim stylu jak kiedyś w szlachetnych samochodach. I jeszcze jedno zdanie o drzwiach. Otwierają się bardzo szeroko, co ułatwia zajmowanie miejsca zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie. To samo się tyczy kogoś, kto wnosi tutaj fotelik. Bez problemu sobie tutaj fotelik umieści. No i oczywiście zapnie go w ISOFIX-ach. Materiały użyte do budowy wnętrza znakomitej jakości, zarówno tu u góry, jak i nieco niżej. Taki delikatny dekor biegnący w poprzek deski rozdzierczej. Tu również taki dekor, który biegnie przez całą deskę rozdzierczą, a nawet drzwi z tego, co widać. Tu na tunelu środkowym wszystko wykonane bardzo dobrze, solidnie, z dobrych materiałów. Odrobina piano black, wiecie co o tym sądzę. Pod tymi ładnymi roletkami kryją się schowki na drobiazgi, USB-C dwa razy, ładowarka indukcyjna, dwa uchwyty na kubki. Można sobie cały ten panel zasłonić. Dalej schowek, taka przegródka, bardzo głęboki, podgumowany na szczęście na dole i jak go zamkniemy, no to służy nam jako podłokietnik. Jeszcze raz nawiążę do ilości miejsca, jest ona wręcz gigantyczna. Zajrzę sobie do schowka, schowek niewielkich rozmiarów, ale miękko wyściołany. Duży tablet, nieco chyba przypominający rozmiarem ten z amerykańskiego elektryka. Wiecie, jakiego elektryka amerykańskiego mam na myśli, ale wszystko działa tutaj świetnie, znakomite nasycenie barw. Znakomita reakcja na dotyk, czytelność bez zastrzeżeń i mnóstwo kolejnych menu, podmenu i funkcji. Także dla gadżeciarza świetne rozwiązanie, podświetlanie ambientowe, do wyboru sporo kolorów. Jest to możliwe tylko przy włączonym zapłonie, no, czyli w tej chwili tego nie przestawię. Takie rzeczy jak aplikacje CarPlay, Android Auto, no to już standard w tego typu samochodach. Przed kierowcą niewielkich rozmiarów wyświetlacz informuje na załącznym przebiegu o zasięgu i o stopniu naładowania. Akumulatora jest niewielki, ale bardzo czytelny. Selektor trybów jazdy, znany z innych modeli Volkswagena, a nawet Skody Superb. I powiem tak, w trybie drive, bo jest tutaj litera D, samochód elektryczny, nie czuję rekuperacji. Jeżeli przejdę w tryb B, czyli w tryb rekuperacji, to samochód gwałtownie zwalnia, czyli odzyskuje energię przy hamowaniu, ale nie mam w tym miejscu łopatek do zmiany trybu rekuperacji. Rzadko jeżdżę samochodami elektrycznymi, ale lubię sobie wybierać sam tryb rekuperacji. Oczywiście na ile to możliwe, to jadę na maksymalnym trybie rekuperacji, żeby odzyskiwać energię, ale czasami trzeba sobie ten tryb wyregulować, a takich manetek w nowym ID7 nie widzę. Natomiast sam tryb rekuperacji działa na tyle dobrze, że pewnie mocno rekuperuje, bo bardzo gwałtownie mnie zwalnia. I jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, do której należy się przyzwyczaić, to taki głęboki skok pedału hamulca. Przez pierwsze 3-4-5 cm naciskając pedał hamulca, samochód praktycznie wcale nie hamuje. Później hamuje bardzo gwałtownie. Jeżeli intensywnie naciśniesz pedał hamulca, to on rzeczywiście gwałtownie zwalnia, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Przy prędkościach rzędu 80-90 na godzinę to ten samochód po prostu jedzie jak tramwaj po szynach, wręcz przyklejony. Wyśmienite prowadzenie, absolutnie nie czuć gigantycznej masy tego samochodu, bo on waży sporo, ponad 2 tony. Nic nie czuję. Prowadzi się perfekcyjnie, z dużą lekkością i gracją, absolutnie nie czuć masy. Pokaz dynamiki, tym razem ID7, 286 koni. Producent mówi, że 6,5 do setki i już 60-140. No i fenomenalnie dynamiczny, tak jak każdy elektryk. Świetnie. Spójrzcie, w jakim ekspresowym tempie zrobił 140. Rewelacja. Słyszę tylko i wyłącznie powietrze, które opływa samochód. Wiadomo, że nie słyszę jednostki spalinowej, bo jej tutaj nie ma. I generalnie opon toczących się praktycznie również nie słyszę, gdzieś minimalnie. Natomiast jak chodzi o powietrze, które opływa samochód, no to rzeczywiście jest ono wyraźnie słyszalne. A jak to jest na tym prostym sonometrze, to już się macie okazję o tym przekonać. 140 zwolnię do 120, żeby to było miarodajne, bo prosicie, żeby zawsze było przy 120, tak jak w każdym samochodzie. Więc już sobie hamuję do 120. O, proszę, i milknę. Średnio około 59-60 dB. Ten wiatr jest słyszalny wyraźnie, ale to z tego względu, że nie ma tutaj silnika spalinowego, więc tylko i wyłącznie słyszę wiatr i gdzieś tam w bardzo, bardzo minimalnym stopniu opony. I jeszcze raz powiem, że samochód świetnie się prowadzi. Szalenie bezpośredni układ kierowniczy, niemalże jak w samochodzie sportowym. Do tego pewne prowadzenie i niewielkie wychyły. Powtarzam się, ale wierzcie mi, że jest to naprawdę świetnie dopracowany układ jezdny tego elektryka. Przede mną próg zwalniający 20 na godzinę, tym razem ID7. O, sztywniacha, gigantyczna sztywniacha, powiem, że jest bardziej sztywna niżeli Passat. Być może tak jest zestrojone zawieszenie ze względu na jego dużą masę, żeby dobrze sobie z tą masą radzić. Jest sztywny, a jednocześnie komfortowy fotel, mega wygodny i mój kręgosłup 3-4 litery absolutnie tego progu źle nie odczuły. Producent podaje średnie zużycie energii na poziomie 15 kWh na 100 km.
1441 km od ostatniego kasowania, 17,7 to znakomita wartość. Jak widać, samochód ma łączny przebieg 4,5 tysiąca km. Pamiętajcie, że jest to samochód demonstracyjny, a więc każdy wykorzystuje jego możliwości i walory jezdne, a przyspiesza on znakomicie. Także 17,7 przy jego gabarytach i masie to znakomita wartość. Obraz z kamery cofania, boczne odwzorowanie pojazdu, linie statyczne, linie dynamiczne, duży ekran. To obraz o dużej przekątnej, ale jakość, podobnie jak w Passacie i Superbie, tylko i wyłącznie dobra, nie bardzo dobra. A ja jako świadomy konsument to muszę tym nowym ID.7 przejechać się po dziurach i powiem, że prowadzi się po tych dziurach jeszcze lepiej od Passata. Świetnie, dobrze tłumi, nic nie trzeszczy, żadnych najmniejszych zastrzeżeń. Powiem tylko jedno zdanie, nie chce mi się z tego samochodu wysiadać i jako fan motoryzacji wszelakiej, a w szczególności jednak pojazdów spalinowych, i jeżdżący na co dzień samochodami spalinowymi, to mogę powiedzieć, że jak tak w przyszłości będą wyglądały wszystkie modele Volkswagena elektryczne, to motoryzacja spalinowa, miej się na baczności, po prostu znikniesz śmiercią naturalną. Ten samochód jest doskonały i znacznie lepiej pod każdym względem się nim jeździ, aniżeli samochodem spalinowym. Niestety, mówię to jako ktoś, kto na co dzień jeździ samochodem spalinowym. Taka prawda. I jeżeli wydałbym o tym samochodzie inną opinię, to żyłbym w sprzeczności z samym sobą. Samochód doskonały, wyśmienity pod każdym względem. Jedyne, do czego należy się przyzwyczaić, to praca pedału hamulca. W początkowej fazie ten hamulec tak dziwnie bierze. Wciskasz pedał, a samochód słabo hamuje. To jest taki jedyny drobny szczegół, który udało mi się w tym samochodzie zauważyć. Poza tym wszystko po prostu świetne. I jest to samochód, którym prawdopodobnie da się pokonać delikatnie jeżdżąc 500 km na jednym ładowaniu. To jest jego kolejny atut. Egzemplarz testowy 17,7 kWh na 100 km, czyli realny zasięg 400 km jazdy testowej, a to wynik genialny. Nowy ID.7 Pro to wydatek rzędu 284 200 zł. To jest taki właśnie samochód, ale ten jest dodatkowo doposażony. I cena tego konkretnego egzemplarza to 340 tysięcy złotych i to jest chyba jedyny minus tego samochodu. Ta cena jest troszkę za wysoka, żeby ten samochód był popularny, czy żeby stał się samochodem masowym. Wiele opcji jest tutaj dodatkowych, chociażby pompa ciepła to opcja za 5330 zł i to jest opcja, myślę, musowa w każdym elektryku, żeby oszczędzać energię. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Ignasza Konin z siedzibą Modła nieopodal Konina za udostępnienie mi tego świetnego samochodu do recenzji. Jeżeli chcesz odbyć jazdę testową, czy dowiedzieć się większej ilości szczegółów, skontaktuj się z nimi, a tam specjaliści do spraw sprzedaży roztoczą na tobą fachową opiekę. Polecam ten samochód, polecam się nim przejechać. Jeżeli tylko się nim przejedziesz, to stwierdzisz, że rzeczywiście motoryzacja spalinowa dobiega końca. Dziękuję za uwagę. Pamiętacie odcinek o Passacie? Mówiłem, że zastanawiam się, czy B9 to już ostatni Passat w historii. Kilka dni później, jeżdżąc ID.7, niestety z ubolewaniem stwierdzę, że B9 to ostatni Passat. Jak tak będą jeździć samochody elektryczne, to B10 spalinowego chyba już nie będzie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do następnego. Cześć.